czwartek to był naprawdę ważny dzień dla każdego kibica Chelsea, bo oficjalnie już Timo Werner stał się piłkarzem The Blues. Ja oczywiście nie byłbym sobą, nie byłbym Lipińskim, gdybym nie postanowił przyjrzeć się innym napastnikom, którzy już występowali w niebieskiej części Londynu. I mogę wam powiedzieć, że wielu, co by nie było świetnych napastników, poległo na tej niebieskiej londyńskiej ziemi. Jak to ładnie powiedziałem. Wybrałem 10, o tylu, najgorszych napastników w erze Romana Abramowicza. I teraz za chwilę ich poznacie. Mogę wam powiedzieć, że wielkich nazwisk nie zabraknie. Dlatego usiądźcie wygodnie, mamy bilety do Londynu i właśnie tam lecimy. Okej, no to zaczynamy od sezonu 2003-2004. Przed wami jeden z pierwszych zakupów w erze Abramowicza. Adrian Mutu. Rumun w barwach Hellasu, a potem Parmy udowodnił, że zna się na strzelaniu bramek. W tym drugim klubie tworzył zabójczy duet z Adriano. Chelsea wyłożyła na niego 19 milionów euro i wydawało się, że to będzie strzał w dziesiątkę. Krążyła taka historia, że Ranieri odrzucił Ronaldinho na rzecz właśnie rumuńskiego snajpera. Podobno Włoch uważał, że Brazylijczyk to zbyt duży imprezowicz. Cóż, jakby to powiedzieć, biedny nie zdawał sobie sprawy, na co stać Mutu. Ale sam początek Rumuna w Chelsea był naprawdę mocny. Pierwsze 3 mecze Mutu w barwach The Blues i 4 strzelone gole, w tym 2 z Tottenhamem. Później, jak się pewnie domyślacie, było już tylko gorzej. W końcu to film o najgorszych napastnikach. Ranieri starał się bronić snajpera nawet wtedy, gdy ten marnował kolejne setki. Na boisku było słabo, ale za to w nocnych klubach Rumun nie miał sobie równych. Pierwszy sezon w Premier League zakończył z wynikiem 25 meczów, 6 goli i 8 asyst. Kibice liczyli na dużo, dużo więcej. Dla Mutu koniec w Chelsea rozpoczął się wraz z odejściem Ranieriego i przyjściem José Mourinho. Portugalczyk na dzień dobry skreślił szalonego Rumuna i tak naprawdę przestał dawać mu szansę. Obaj panowie za sobą nie przepadali, no tak delikatnie mówiąc. Rozpoczęły się przepychanki na łamach mediów, a z czasem światło dzienne ujrzały szokujące fakty na temat życia prywatnego Mutu. Kokaina, zabawy w wampira z aktorką filmów, których raczej nikt nie puszcza do rodzinnego obiadu w niedzielę. Koniec końców Chelsea rozwiązała kontrakt z niesfornym zawodnikiem. Mutu spakował się i wrócił tam, gdzie szło mu najlepiej, czyli do Serie A. Mieliśmy Rumuna, a teraz czas na Serba, Mateja Kerzman. Z tego zakupu musiał się już tłumaczyć Mourinho. Napastnik trafił do Chelsea 13 czerwca 2004 roku za 7,5 miliona euro. Na wstępie dostał numer 9 po Jimmym Floydzie Hasselbanku. 9. On nawet nie strzelił tylu goli. Trzeba powiedzieć sobie jasno, w Holandii, w barwach PSV, Kerzman wykręcał jakieś chore liczby. Strzelał gola za golem. Szybciutko okazało się, że Premier League to jednak trochę inna bajka. W 41 meczach dla Chelsea zdobył jedynie 7 bramek. Najważniejsza to chyba ta zdobyta w finale Pucharu Ligi z Liverpoolem. The Blues wygrali ten mecz 3-2. Po zaledwie jednym sezonie w Londynie Kerzman udał się na podbój La Liga. I jeszcze taka ciekawostka. Swego czasu Serb mógł trafić do Polonii Warszawa Józefa Wojciechowskiego. To miała być odpowiedź JW na Ljuboje w Legii. Ostatecznie nic jednak z tego nie wyszło. Teraz to będzie nazwisko z najwyższej półki. Wielka wtopa Mourinho. Pewnie jedna z największych w karierze. Andriy Szewczenko. Co to miał być za transfer? Jeden z tych, które wywracają świat piłki do góry nogami. W końcu do Londynu za gigantyczne pieniądze, coś około 44 milionów euro, trafiał zdobywca złotej piłki, człowiek, który w Milanie był bogiem. W 2006 roku to był rekord transferowy Premier League. Oczekiwania były gigantyczne, a wyszło po prostu słabo. To nie jest tak, że Szewa nic nie strzelił, bo kilka bramek wpadło, ale wszyscy liczyli na to, że będzie walić gola za golem jak w Mediolanie. To po prostu nie był już ten sam napastnik. Skończyło się na 77 meczach w barwach The Blues i 22 golach. W Anglii Szewczenko zdobył tylko Puchar Ligi. No nie tak to miało być, oj nie tak. Teraz czas na inną legendę. Właściwie to legendę Bundesligi, bo Claudio Pizarro absolutnie zasługuje na to miano. W sezonie 2007-2008 Peruwiańczyk postanowił odpocząć trochę od niemieckich boisk i spróbować swoich sił w Premier League. To była pomyłka. Jedyny plus tego transferu był taki, że Pizarro przyszedł za darmo z Bayernu. Na angielskich boiskach zaczął dobrze, bo od gola w meczu z Birminghamem. No i to był jego pierwszy i zarazem przedostatni gol w niebieskiej koszulce. Później trafił do siatki już tylko w jednym meczu, rewanżowym z Birminghamem. Może gdyby cała Premier League składała się z klubów z miasta Black Sabbath, to statystyki Pizarro byłyby dużo lepsze. A tak stanęło na 32 meczach,
i tych dwóch golach. Mało wam wielkich nazwisk? No to macie następne. Fernando Torres. Trochę taka sytuacja jak z Szewczenką. W styczniu 2011 roku Chelsea dokonuje kolejnego transferu, który wstrząsa światem piłki. Na Stamford Bridge melduje się hiszpański kocur z Liverpoolu. No właśnie. W czerwonych barwach Torres pakował gole jak zły. Był prawdziwym postrachem bramkarzy. Gdy jednak za prawie 60 milionów euro zmienił klub i kolor koszulki na niebieski, to tak jakby gdzieś część tego bezlitosnego dla bramkarzy Torresa wyparowała. Tak jakby do Chelsea trafił ktoś przypominający hiszpańskiego snajpera, ale nie dokładnie on. Jego pudło z meczu z Manchesterem United kojarzą chyba wszyscy. No właśnie, przecież Torres w Chelsea zdobył kilka ważnych bramek. Odegrał swoją rolę w zdobyciu Ligi Mistrzów w sezonie 2011-2012. To nie jest tak, że to była totalna klapa. Ale mimo to te wszystkie pudła, niewykorzystane sytuacje, nieudane zagrania są mu bardziej pamiętane. W Chelsea rozegrał 172 mecze i strzelił 45 goli. W Liverpoolu było o 30 meczów mniej, ale za to o prawie 40 goli więcej. No więc widać różnicę. Kto tam dalej? Loic Remy. Pamiętacie tego gościa? Francuz miał świetny sezon w Newcastle. Na tyle dobry, że Chelsea wyłożyła na niego 10,5 miliona euro. W Londynie spotkał się z dużo większą konkurencją, dlatego też często wchodził z ławki i zmieniał Diego Costę. Na pewno nie pomogły mu też częste problemy zdrowotne. W klubie ze Stamford Bridge uzbierał 47 meczów i tylko 12 goli. Nie było takiego pierdyknięcia jak w Newcastle. Ale mistrzostwo Anglii w CV jest? No jest. Teraz czas na armatę z Kolumbii. Uwaga, przygotujcie się. Falcao po słabiutkim pobycie w Manchesterze United trafił na kolejne wypożyczenie do Premier League. Tym razem do Chelsea. Wielu pewnie pukało się w głowę. Jak to możliwe, że na Old Trafford nie urywasz, a po sezonie dostajesz kolejną szansę i to w Chelsea? Ale jak ma się za agenta Jorge Mendesa? No właśnie, ten to by sprzedał nawet piasek na pustyni. Jeżeli Falcao w czerwonych barwach był słaby, to w niebieskich? Szkoda nawet gadać. 12 meczów i zaledwie jeden gol. I jeszcze jedno. 6 z tych 12 meczów Chelsea przegrała. Co za niewypał. Kolejne nieudane wypożyczenie to Alexandre Pato. Brazylijczyk zameldował się na Stamford Bridge w styczniu 2016 roku. I już w czerwcu się wymeldował. Zaledwie 2 mecze, ale za to z jednym golem. Pato w swoim debiucie w Chelsea strzelił gola Aston Villa. I to by było na tyle. Później trafił do Villarreal. No i też nie urwał. A teraz kolejny transfer za gigantyczną kasę, 66 milionów euro. Alvaro Morata. Hiszpan strzelał w Realu, strzelał w Juventusie, więc dlaczego miałby nie ładować bramek w Chelsea? Ta. I tutaj sytuacja podobna do tej z Torresem. Pobyt Moraty w Londynie kojarzy się ze zmarnowanymi sytuacjami i nieudanymi zagraniami. Można było obstawiać, że jak dojdzie do meczu, to Hiszpan na pewno coś odwali. To nie był ten sam napastnik, którego znaliśmy z Madrytu czy Turynu. Co poszło nie tak? W Anglii presja była olbrzymia. Wcześniej nie spotkałem się z takimi oczekiwaniami. Po pierwszym sezonie powiedziałem żonie, że musimy zmienić otoczenie, bez względu na cenę. Chelsea chciała, żebym został. Były różne oferty, ale wybrałem Atletico. Futbol przestał mnie cieszyć. Teraz jest już dobrze, ale wtedy przestałem w siebie wierzyć. Były takie momenty, gdzie koledzy widzieli mnie na czystej pozycji, ale i tak nie chcieli do mnie podać. Nie wierzyli, że będę w stanie coś zrobić z piłką. W efekcie nie chciało mi się nic, nawet nie chciałem wychodzić z domu. Straszna sprawa. Dobrze, że wszystko się ułożyło i Morata odżył na madryckiej ziemi. Jego bilans w Chelsea to 72 mecze i 24 gole. I na koniec pupilek człowieka popielniczki, czyli Gonzalo Higuain. Jak w czerwcu 2018 roku Sarri zawitał do Londynu, to było wiadomo, że na Stamford Bridge będzie chciał ściągnąć swoich ulubieńców z Napoli. I tak było w tym przypadku. Pipita znalazł się na lekkim zakręcie w swojej karierze. Po mało udanym wypożyczeniu do Milanu postanowił spróbować swoich sił na wypożyczeniu w Chelsea. W końcu tutaj był dobrze mu znany Sarri. Co mogło pójść nie tak? W styczniu 2019 roku Argentyńczyk zawitał do Londynu. I wyszło tak, że równie dobrze to mógłby w ogóle tu nie przyjeżdżać. Zarzucano mu braki w przygotowaniu fizycznym, zatracenie instynktu strzeleckiego. Higuain dostawał kolejne szanse, ale nie potrafił zamknąć ust krytykom. W Premier League strzelał tylko tym słabszym. I to też nie za dużo. W Lidze Europy zaliczył jedynie epizod, bo tam dawał czadu Giroud. Skończyło się na 18 meczach i 5 golach. O sezonie 2018-2019 to pewnie Higuain chciałby jak najszybciej zapomnieć.
No i wróciliśmy z Londynu. Mam nadzieję, że filmik będzie się podobał nie tylko kibicom Chelsea. Słuchajcie, tak na zakończenie jedna rzecz ode mnie. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy na kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. Niektórzy pewnie powiedzą, że teraz żebrze, no trudno, ale wiecie co, ostatnio z YouTube'em w naszym przypadku jest trochę tak jak z życiem w piosence Zenka Martyniuka, czyli raz nam daje, raz zabiera i ostatnio YouTube coś nam cały czas zabiera. W każdym razie obiecuję, że jeżeli zostawisz, drogi widzu, suba, to my z Michałem zrobimy wszystko, żeby się odwdzięczyć. Materiały będą jeszcze lepsze. Nie będę siedział tylko w pokoju, obiecuję. Ja wiem, że czasami wieje nudą, ale pewne rzeczy będą się zmieniać. Będzie dużo zmian. Tak, może na razie nie będę więcej zdradzał, ale cały czas nad tym myślę, cały czas kombinuję, żeby Fangol nie stał w miejscu, tylko się rozwijał i szedł do przodu. Okej. To tyle z mojego orędzia do narodu. Dziękuję Wam za wszystko, za każdą łapę w górę, za każdą subskrypcję i widzimy się wkrótce na kanale. Nie, chyba tego nie muszę mówić. Do zobaczenia, trzymajcie się i miłego dnia.